Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Dzień dobry, w drugiej kawie witam Maciej Nowak. Moim gościem dzisiaj jest Bartosz Ryszka, przewodniczący Klubu Młodych Przedsiębiorców. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Klubu, który powstaje przy Opolskiej Izbie Gospodarczej. Pytanie, czy młodzi przedsiębiorcy mają czas na to, by się spotykać z sobą i działać w klubie? Oczywiście, że mają czas. Bardzo byśmy chcieli ponadto, żeby mieli czas na to, żeby się spotykać chociaż raz w miesiącu, poświęcić godzinę czasu, omówić najważniejsze dla nich kwestie. Pytanie, kto to jest młody przedsiębiorca? Przyjęto jakąś cezurę czasową? Wiekową, tak. Są to przedsiębiorcy, którzy nie ukończyli 45 roku życia, a także przedsiębiorcy, którzy są świeżymi przedsiębiorcami, to znaczy prowadzą działalność przez bardzo krótki okres czasu. Czyli ktoś po 50, kto dopiero zakłada swoją firmę, może zostać także młodym przedsiębiorcą. Naturalnie. W ten sposób poczuć się znowu młodym. Jak najbardziej. Klub Młodych Przedsiębiorców, jakie zadanie, jakie cele stawia przed sobą? Co będzie robił takiego? Naszymi głównymi celami jest to, żeby pomagać właśnie tym młodym przedsiębiorcom w starcie, bądź w takim krótkim, może nie krótkim, ale w okresie dla nich bardzo ciężkim, po trzecim roku działalności zazwyczaj widać, jak wygląda firma, czy ta firma może się rozwijać, czy trzeba jej pomóc. Bardzo często jest tak, że właśnie po tym trzecim roku działalności firmy zostają zamykane z różnych przyczyn, czy to kwestii związanych z niewypłacalnością, z organizacją, jest ich bardzo dużo, natomiast my chcemy właśnie ograniczyć to, aby przedsiębiorca nie musiał się za bardzo tym martwić i denerwować. My chcemy właśnie mu pomóc, aby ta działalność dalej była prowadzona i rozwijana. Czyli ten trzeci rok dla przedsiębiorcy jest taki newralgiczny. Wówczas rynek mówi sprawdzam, czy twoja firma jest na tyle dobra, żeby się utrzymać i działać dalej. Dokładnie tak. Tak to wygląda. Wie pan może, jakie są procentowe, że tak powiem, ile procent tych firm upada? Z moich informacji, które posiadam, jest to około 40% takich młodych firm po prostu zostaje zamykanych ze względów finansowych, ze względów związanych z problemami. Czy przestają po prostu zarabiać, przestają się utrzymywać? Tak, niestety tak to wygląda. A z czego to się bierze, że przez pierwsze dwa lata da się funkcjonować, a nagle ten trzeci rok jest jakiś taki... Można powiedzieć, że to też jest spowodowane tym, że bardzo dużo firm w tej chwili otrzymuje dotacje na rozpoczęcie swojej działalności i ta dotacja jest jakoś określona finansowo czy wartościowo. Przez rok czasu te firmy mocno, powiedzmy, działają w cudzysłowie, natomiast i później próbują utrzymać się nad powierzchnią wody. No i bardzo często rynek nie pozwala im przejść dalej i po prostu toną. A może problemem jest tutaj ZUS, bo przez pierwsze dwa lata ktoś, kto założył firmę, płaci niższy ZUS, czyli tam chyba z 300 zł, a w trzecim roku to już jest 1000 zł. Zgadza się. To jest jeden z wielu czynników, które powodują to, że życie młodego przedsiębiorcy jest bardzo trudne. Rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, przez pierwszy okres dwóch lat ten opłata za ZUS jest około 400 zł, niecałe 400 zł, no i później po tym drugim roku opłata w wysokości 1000 zł jest dużą opłatą dla takiego młodego przedsiębiorcy. Jest to niestety bardzo wysoka stawka, trzeba do tego doliczyć wszelkiego rodzaju koszty związane z prowadzeniem działalności. Czyli z VAT, podatek dochodowy, księgowych trzeba opłacić. Trzeba opłacić wynajem pomieszczeń, trzeba opłacić powiedzmy chociażby, kwestie związane z transportem, nie tylko
z tego samego, tego, tej osoby, która prowadzi działalność gospodarczą, ale transportem produktów, które on na przykład sprzedaje. Czy to może być jedno z zadań klubu, żeby zapukać do rządu w odpowiednie drzwi i powiedzieć, panowie, no dzieje się jak dzieje, może byście obniżyli ten ZUS przedsiębiorcom? Naturalnie, bardzo byśmy tego chcieli. Oczywiście nasze plany, jeżeli chodzi o działanie w klubie młodego przedsiębiorcy, no pomysłów mamy wiele, natomiast chcemy też zapytać naszych członków, czym mielibyśmy się zająć od samego początku. Co dla nich jest takimi najbardziej bieżącymi problemami, w których my możemy pomóc i zareagować. My chcemy jako Klub Młodego Przedsiębiorcy być taką reprezentacją na rynku, może reprezentacją na Opolszczyźnie, która będzie mogła też kontaktować się z władzami Opolszczyzny i rozmawiać na temat takich bieżących spraw, które i problemów, które mają młodzi przedsiębiorcy. Są jakieś konkretne pomysły? Nie wiem, dajmy na to zakupy grupowe, żeby tańszą energię kupić, czy nie wiem, tańsze materiały biurowe? Jak najbardziej. Jednym z naszych pomysłów jest właśnie chociażby negocjacja kosztów związanych z transportem paczek, czyli po prostu negocjacja z firmami kurierskimi stawek za koszt transportu paczek, palet. To jest też wszystko kwestia umowna. Tą kwestię chcemy poruszyć 23 października na spotkaniu Pożegnanie Lata przy Opolskiej Izbie Gospodarczej i to jest jeden z pomysłów. Jest tych pomysłów naprawdę dużo, ale tak jak powiedziałem wcześniej, decyzja, czym się zajmiemy, należy do członków Klubu Młodego Przedsiębiorcy. Czy będziecie korzystać z wiedzy i doświadczenia starszych przedsiębiorców? Oczywiście, że tak. Którzy przyjdą, powiedzą co i jak, w jakim kierunku iść. Oczywiście, że zwrócić tak. uwagę. Chcemy także zapraszać na nasze spotkania klubowe osoby, które mają doświadczenie, mogą tym doświadczeniem się podzielić i przedstawić gotowe rozwiązania na takie właśnie problemy. Oni chętnie będą się dzielić swoją wiedzą, czy to jest trochę na zasadzie, no nie będę sprzedawał swoich umiejętności, bo to konkurencja w sumie. Ja myślę, że to z tym nie będzie problemu, ponieważ będą to osoby, które są związane też z Opolską Izbą Gospodarczą, które od wielu lat funkcjonują w Opolskiej Izbie Gospodarczej i bardzo chętnie tą wiedzą się podzielą. Już takie rozmowy są toczone i wszyscy są jak najbardziej na tak, ponieważ wiedzą, że no muszą, wiedzą i chcą pomóc tym osobom w tak trudnych czasach, jakimi są no, te ostatnie lata. Tak na koniec zapytam, czy dzisiaj młodzi ludzie, czyli ci przed 45 rokiem życia, garną się do tego, żeby zostać przedsiębiorcami, założyć własne firmy, czy lepiej jest mieć spokojną, ciepłą posadkę gdzieś tam w urzędzie, etacik, 15:30, koniec pracy, idę do domu. Naturalnie są osoby, które wolą właśnie w ten sposób funkcjonować, ale są też osoby, które nie wyobrażają sobie innego rozwiązania jak prowadzenie własnej działalności gospodarczej. To jest no, całkiem... To są kompletnie dwie odrębne sprawy, dwie odrębne rzeczy i myślę, że osoby, które chcą ciepłej posadki, taką posadkę będą miały do emerytury, natomiast osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, one na takiej posadce by nie wytrzymały, nie sądzę, nawet pół roku. Tak się zastanawiam jeszcze, ile spośród tych nowo zakładanych firm jest zakładanych dlatego, że są unijne dotacje. Chcemy wyciągnąć 40 000 zł, czy też dotacje dla bezrobotnych wziąć? A ile oczywiście, jest takiej potrzeby działania w biznesie? Oczywiście jest takich firm sporo, tak? Natomiast to też nie możemy wrzucać wszystkich do jednego worka, bo niektórzy potrzebują takiej dotacji, żeby i mają plan i ambitny plan, żeby go realizować, a niektórzy po prostu biorą dotacje i mają plan po roku zamknąć firmę. Na przykład tak. Natomiast ja jestem osobą, żywym przykładem tego, osoby, która otrzymała taką dotację dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej i prowadzę własną działalność już prawie 4 lata i ją cały czas rozwijam. Także dzięki pomocy Opolskiej Izbie Gospodarczej. To gratulujemy, a młodym przedsiębiorcom życzymy niższego ZUS-u. Wszystkim, nie tylko młodym. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję Zuszka, pięknie. Przewodniczący Klubu Młodych Przedsiębiorców, był moim gościem. Rozmowę prowadził Maciej Nowak.